Siemanko wszystkim, z racji tego, że przez dłuższy czas nie było filmików, to wracamy z grubej rury i od razu mam dla Was przygotowane dwie części odcinków, jednego z 10 na serwerach CSGO, a druga część tego odcinka wlatuje na kanał automatycznie po wbiciu 15 tysięcy łapek w górę. Myślę, że bez problemu dacie radę przebić ten próg, tak więc oglądajcie, a jeżeli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza oraz jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zostaw suba i kliknij w dzwoneczek. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, jeden z dziesięciu. No i dobra, nagrywam na YouTube'a. Dzień dobry. Aha. XD. Haha, śmieszne. Czy mogę wziąć udział? Takie śmieszki. Tak. Jest. Poproszę pierwsze pytanie. W tekście piosenki hej tam gdzieś z nad czarnej wody siada na koń ułan młody, czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czulej? Z kim albo z czym? Ryzyk. Ze swoim koniem. Przysiadanie wabami. Napięcie sięga zenitu, zaczynamy rozgrywkę, nabieramy głęboki oddech i... Czy życi można przenieść w rękach? Proszę, powtórzenie pytania. Czy dzieci można przenieść w rękach? No myślę, że na rękach. Czy nie? W rękach też można. Można kopać, można rzucać, schować w beczce. Kto ma największe jaja? Twój stary. Tadeusz Snuk. Teraz Hugh Hefner. Nikt nie wie, o co chodzi, nie? Teraz większość się ludzi zastanawia, kim był Hugh Hefner. Nikt nie ogląda filmów. Ty wiesz, że Hugh Hefner to nie jest aktor? No to kurde, czegoś. Kolejne pytanie. To jest właściciel Playboya. No to spoko. No to jedziemy. No a jak? Anatomia człowieka. Ile palców ma człowiek? 6. 8. Jakie 8? Różne źródła piszą różnie. Według encyklopedii PWN 4600, nieco ponad. Blisko 5500 według Wikipedii, a Encyklopedia Brytanika twierdzi, że 5000. Co to jest? No, nie wiedzieliście? No kurwa, to są postawy, nie? Tak naprawdę. Nie śmiej się. Będę. O kurwa. Aha. Kto jest prezydentem Rosji? Ja. Wolina. Michał Schumacher. Tak, Schumacher. No tak. Stary jest prezydentem Polski, tak głupi. Nawet ty ja ościł typa. Poprzemaj ty. Graf ja CS, no. Weź ty. Weź się uderz papelnią. Nie pamiętam, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Co ty gadasz? Weź ty, utnij swój boczek z brzucha, szmato. Nie sam nie? Ja pierdolę. Przebieg na twój rozbliski z ucha. Poza wszelką wyobraźnię. Czy im przyjacielem był Kubuś Puchatek? Miał tych moim przyjaciół sporo, parę nie jednego. Prosieka. Prosieka. Kubusia, skąd wiedziałeś? Tinky Winky, Dipsy, Lala i Po. Proszę teraz posłuchać, bo pytanie dobrze będzie muzyczne. Dobra. O tak! Posłuchał pan? Nie. Tak? Dobrze. Najlepszy pytanie. Posłuchał pan? Nie. Dobrze. Dobrze. Kto w wyselu Stanisława Wyspiańskiego
wpadł na pomysł zaproszenia kopię na wesele. Jan Paweł. Kurwa. Papież Franciszek. Dobra, kolejne pytanie, bo mi się podobają. Się przynajmniej. Jak nazywana jest pana żona? Nie mam żony. Albo nie wiem. Ósma żona. Żona nieograniczona. Dobra. Raczej nie. Zrób takie. Raczej nie. Raczej nie. Siaka. Siaka. Boże. Dzień dobry. Dawaj, Fadzie, coś jeszcze. Pukwiały należą do królestwa roślin czy zwierząt? Roślin. Małp. Do królestwa Wielkiej Brytanii. To było dobre. Dawaj jeszcze jakieś pytania. Biorę pana snuperem 15. Co rośnie... O kurde, co ja mam pytasz? Co rośnie w miarę jedzenia? Apetyt. Dupa. Dupa. Kurde. Wiedziałem. Wiedziałem. No i sytuacja się zrobiła niebezpieczna. No. Tak średnio bym powiedział. Zgadza się. Będzie to jest trolek, nie? To jest trolek, on nagrywa trola teraz. Tak. Naprawdę? Siema, siema. No, hello. Hello, mordeczko. Mikrofon mutacji i no, wiadomo, że mam kontakt samo ban. Cześć. No, wiemy to, więc wiadomo. Tam jeszcze tego z binami to nie ban, no i bardziej to nie wiem. No, śmieszny wesoły. Zgadza się. Tego Yeti weź z ban. Yeti jego nie lubimy. Tak. Jego trzeba zbanować, to ostro. Ofensywny, z windami to spoko jest. No, tak przebojący wszyscy. Windy lepsze niż te dziecko, te bez kitu. No. Ile dni ma sierpień? Może pan się pomylić o rok. 365. Udało się zmieścić w żądanej tolerancji, więc pańską odpowiedź uznajemy. Pytanie będzie muzyczne. Z boku młoda kagat. Przybierzemy zbyt lejny. Cholera. Pan Tadeusz. 2 kilo gwoździ. Justin Bieber. Pan Tadeusz. To fragment uwertury do opery Gioachina Rossiniego. Proszę podać tytuł tej opery. Pan Tadeusz. Remi Giustina! Wyciszono jegi. Jak nazywa się najdłuższy odcinek przewodu pokarmowego człowieka? Jelito gruba, lecz cienkie. Parówka. Ale to było głupie, ale śmieszne. Odkrywcy. Który podróżnik odkrył w 1521 roku Filipiny? Jagan Cespychowa. Jepi. Michał. Ja chciałem to powiedzieć, ale nie zerzę. Tak jak ktoś uwolnił Prometeusza przykutego do skały na Kaukazie. O kurwa. Mama Yeti. Niemiec Angela Merkel. Jak nazywają się pasiaste ssaki z rodziny koniowatych? Zebra. Kon. Nie. Angela Merkel. Owadożerne jaszczurki. XD. Jakieś pytanko może? Zatem bez zwłoki przystępujemy do pytań. Dobrze. Ile jestem razy gotowy. Szatan ograł Jezusa w hokeju na trawie?
Tak jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Pierdolę, dobry. No, dobra.